Antonio Daykola, gratuluję brązu. Czy to jest pierwszy medal w swojej karierze? Po 12 latach pracy, pierwszy medal mistrzostw Polski. Wypracowany naprawdę ciężką pracą. Chłopcy dzisiaj pokazali naprawdę kawał dobrego basketu. Na pewno cała drużyna zasługuje na wyróżnienie, bo to brązowi medaliści, a kogoś by trener chciał jeszcze za pracę, za zaangażowanie jeszcze dodatkowo pochwalić? Tak, na pewno na taką, na takie zasłużone pochwały zasługuje Kuba Giedronowicz, który w tym turnieju zagrał naprawdę bardzo równo i dał nam przede wszystkim bardzo duże bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zbiórkę. I współpraca Kuby z Błażejem Kulikowskim była rewelacyjna, co przyniosło efekty w postaci tego brązowego medalu.